Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy z panem profesorem Pawłem Rowińskim o dziedzinie, która no, może się nie wydawać taka oczywista, bo to hydrologia, dobrze mówię? Ten powiedział takie pewne pogranicze. Geofizyka, hydrologia, matematyka, więc to wszystko naraz. Na czym to polega? To pogranicze, tak? Tak, czyli, no to czym się zajmujesz, bo właśnie nie wiem w ogóle jakim słowem to nazwać. Czy hydrologia to nie do końca to mówisz? Znaczy, no, hydrologia jest częścią geofizyki, to może w takim znaczeniu, chociaż przez niektórych jest rozumiana jako część nauk technicznych, ja bardziej rozumiem jako fragment takiej wiedzy pozwalającej na zrozumienie procesów. I to jest to, czym się zajmuję. I jak powiedziałem, matematyka, to dlatego, że studiowałem matematykę, i to teoretyczną matematykę. Potem jakoś zostałem przyciągnięty, zaproszony do tego, żeby się zająć sprawami związanymi z naszą Ziemią, z procesami głównie w środowisku wodnym. No i tak zostało. Także to, czym się zajmuję, to jest zrozumienie procesów, ale również z takim praktycznym przełożeniem, a to jest przewidywanie powodzi, problemów jakości wody, sprawa Odry, to jest dokładnie to, co mnie bardzo interesuje. W tej chwili susza jest naszym kłopotem. Rzeczywiście to są problemy niezwykle ważne dla nas, dla społeczeństwa, a w przyszłości to będzie chyba najważniejszy problem, wydaje mi się, jeśli chodzi o rozwój Polski. To jeśli ktoś chciałby zajmować się tym, co powinien studiować? To jest dobre pytanie, bo oczywiście w hydrologię można być po Politechnice i w różnych wydziałach. Nie ma nigdzie takich studiów, które się nazywają hydrologia. Więc zwykle to jest tak, że trzeba się przyuczyć z jakiejś dziedziny. Ja bym powiedział, to jest świetna droga, na przykład tą, którą ja przeszedłem. Bo człowiek, jak jest matematykiem, to rozumie pewien język, symbolikę i abstrakcję, a potem musi się douczyć tego, co jest namacalne. To jest dużo łatwiej niż robienie rzeczy odwrotnie. Znaczy próba opisu takiego słownego, a potem próba zrozumienia mechanizmów matematycznych, to zwykle nie idzie tak dobrze. Można studiować fizykę, bo to są procesy fizyczne, no ale właściwie po każdym wydziale politechnicznym pewnie można się przekwalifikować. Ja znam całą grupę bardzo dobrych hydrologów, którzy skończyli automatykę, dlatego że to są procesy sterowania, na przykład kiedy mówimy o zbiornikach wodnych, o wszystkich problemach związanych z tym, to jest typowe zagadnienie z zakresu automatyki. No widzisz, mój teść, który skończyłem, też jest hydrologiem. Pozdrawiam serdecznie teścia, profesor Banasik, no już w tej chwili nie pracujący na uczelni, ale... Którego też świetnie zna. Mały świat. On się zajmuje także właśnie hydrologią, tylko że on z kolei no właśnie studiował kierunek z tym związany i zastanawiam się, jak do tego podejść, bo chcemy coś poradzić, chcemy jakiś konkret dać naszym słuchaczom i słuchaczkom. Co powinniście zrobić, jeśli interesujecie się, no waszą pasją jest woda, bo rozumiem, tutaj to jest to clue. Znaczy nie ma jednego lekarstwa, ale to może dobrze, dlatego że można pójść różnymi drogami, bo prawdę mówiąc, wodą można się zajmować, nawet zajmując się naukami społecznymi czy ekonomią, bo to jest potężny problem też ekonomiczny, bo przecież woda to jest cały szereg, to już wspomniałem, zbiorników wodnych, ale to jest całe gospodarowanie wodą, a gospodarowanie wodą jest częścią gospodarki w ogóle. Częścią, której my często nie rozumiemy, a to jest znacząca część budżetu, albo powinna być znacząca część budżetu, bo problemy z wodą, tak jak już powiedziałem, to są problemy przyszłości tych młodych ludzi, którzy nas będą oglądać, bo za 20 lat będziemy mieli jeszcze większy problem z wodą niż mamy w tej chwili, a Polska jest jednym z najbardziej deficytowych krajów, jeśli chodzi o wodę. Na pewno w Unii Europejskiej jesteśmy na końcu listy, ale w Europie to jesteśmy porównywalni z krajem południa. No właśnie, słyszałem taki bonmot, no on jest troszeczkę oczywiście mylący, że Polska ma mniej wody niż Egipt, no biorąc pod uwagę, że tam jest jednak całkiem spora rzeka, to faktycznie tak może być, ale daje do myślenia. No to jest trochę taka prawda tisztyrowska, ale jest w tym element prawdy. Jest taki parametr, który mówi, ile wody mamy w kraju. To się mierzy wodę przepływającą w rzekach na przeliczeniu na mieszkańca na rok. Jeśli ten parametr, który jest w wielu wypadkach oddający rzeczywiste problemy, jeśli ten parametr bierzemy pod uwagę, to rzeczywiście mamy
taką ilość wody jak Egipt. Ale Egipt ma właśnie tą jedną rzekę potężną. Cały szereg miejscowości, miast i tak dalej są właśnie nad Nilem. Ale no, trzeba pamiętać, że Egipt to jest no, znacznie większy kraj, mnóstwo pustyni. No to tak jeszcze nie wyglądamy. Ale tym jednym parametrem, jeśli zmierzymy, to rzeczywiście mamy porównywalne kłopoty. My mamy jeszcze ten aset, czy tą przyjemną rzecz, że mamy bardzo dużo wody zgromadzonej w krajobrazie, to są jeziora. No i mamy dość dobre zasoby wód podziemnych, więc to nam daje pewne bezpieczeństwo, ale tylko pewne. Bo jak sobie zanieczyścimy wody podziemne, to będzie katastrofa w ogóle na przyszłość. To powiedz mi w ten sposób, jaki zawód można wykonywać, kiedy ktoś się faktycznie, no, mówi, że nie ma takiego kierunku studiów, no, ale powiedzmy, ktoś się pasjonuje hydrologią, studiował jedno, drugie, chce się tym zajmować, co może robić? Cały szereg rzeczy, znaczy począwszy od uprawiania nauki, czyli próby zrozumienia procesów. Ja powiem, że dla tych, którzy chcą i dla których pasją jest nauka, to mi się wydaje, jest tu cały szereg pytań, na które jeszcze nie odpowiedziano. Jest taka, to właściwie nie jest anegdota, to jest bardzo dobra książka wspominająca Hansa Alberta Einsteina. To jest syn Alberta Einsteina, który powiedział, że tata to zrobił już takie proste rzeczy, teraz się trzeba czymś zająć, co nie daje prostych odpowiedzi. Bo proszę uwierzyć, na przykład szacunki ruchu rumowiska w rzece, czyli tego wszystkiego, co się znajduje na dnie, są ciągle obarczone błędem 50-100%. My ciągle nie umiemy tego dobrze zrobić, chociaż modele są znakomicie konstruowane, współczesna matematyka pozwala opisywać procesy, komputery są silne. A ciągle mam z tym kłopoty. Już nie mówiąc o tym, dla wszystkich, którzy próbują coś modelować, wystarczy spojrzeć na geometrię na przykład naszej Narwi. Narwi w tym obszarze Narwieńskiego Parku Narodowego, gdzie to jest labirynt rzek. To nie jest łatwe do opisu językiem matematyki. Więc to jest jeden element, czyli jest mnóstwo do zrobienia od strony takiej poznawczej, badawczej. Hydrolodzy wreszcie no, muszą pilnować to, co się dzieje, czyli ochrona przeciwpowodziowa. To są przygotowane programy ochrony przed suszą, czyli wchodzimy w sferę gospodarki, ale również często w takich realnych działań, no, strażnicy wodni to często są hydrolodzy, którzy pilnują po to, żeby nie wrzucać żadnych zanieczyszczeń. To jest monitoring, są służby monitoringowe na rzekach, ale przecież hydrologia to nie tylko rzeki, to są na przykład opady. Więc to są służby w takich organizacjach jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale Wody Polskie w tej chwili, więc jest miejsca do pracy bardzo dużo. No i oczywiście inżynieria, czyli wszystkie budowle hydrotechniczne, to tam potrzeba kogoś, kto oszacuje na przykład jakiej wielkości zbudować wał, czy jak mam skonstruowana tama, żeby na przykład ryby mogły migrować w górę rzeki, kiedy ją przegrodzimy tam. Super, to powiedz, już wiem dla kogo to mniej więcej jest, ale kto nie powinien się tym interesować? Znaczy, na pewno hydrologia jest, ale to pewnie jak każdy zawód dla pasjonatów z jednej strony, na pewno dla ludzi, którym nie jest obce logiczne myślenie, bo to jednak są procesy, które trzeba jakoś rozumieć i na pewno to jest dla ludzi, którzy kochają przyrodę. To nie jest może najlepsze zajęcie dla osób, które lubią tylko siedzieć za biurkiem czy za pulpitem komputera, bo to nie jest, chociaż znam takich hydrologów, ale to nie jest właściwy sposób rozumienia procesów. Trzeba się w tej rzece znaleźć, dotknąć, żeby ją naprawdę poczuć, więc to musi być osoba, która kocha przyrodę. Super, czyli można trochę na świeżym powietrzu spędzić czasu. Absolutnie tak. To jest ta piękna część tej pracy. A jak to jest z zarobkami? A to zależy w której części, no bo jak mówimy o biurach projektowych, projekt dobrego, ważnego obiektu gospodarki wodnej, no to jest przedsięwzięcie naprawdę bardzo drogie na ogół, w związku z tym eksperci są dobrze finansowani. Ale warto powiedzieć, że w Polsce już praktycznie nie ma inżynierów, którzy potrafią zaprojektować obiekty hydrotechniczne. Powinniśmy się bać? Ludzie. Powinniśmy się bać, dlatego że na ogół politechniki nie kształcą dobrych specjalistów i to musi się zmienić, bo w tej chwili, żeby zbudować porządny obiekt hydrotechniczny, to tak naprawdę zatrudnia się biura projektowe z zagranicy. I to jest nisza, to jest świetne miejsce, bo na pewno
ta hydrotechnika się będzie rozwijać. Co prawda nie tak, jak to sobie wyobrażali nasi koledzy, jak twój teść, tak? Bo chociaż on akurat jest bardzo otwarty na przyrodę, bo to nie jest tak, że będziemy betonować, wręcz przeciwnie, będziemy próbować pewnie dokonywać procesów odwrotnych, ale one są równie wymagające dobrych przemyśleń, nakładów, projektowania i wymaga to świetnych ekspertów. Świetni eksperci są zawsze dobrze płaceni. Jeśli chodzi o tą część pracy w instytucjach budżetowych, no tak, w instytucjach budżetowych, to miejmy nadzieję, że się kiedyś zmieni. Także nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy, bo którą na pewno, kiedy mówimy o tych zawodach przyszłości, to wodę, hydrologię trzeba powiązać z tym, co jest chyba największym wyzwaniem, zmiany klimatyczne, bo to jest temat, który trzeba rozwiązywać w powiązaniu i ze zrozumieniem procesów klimatycznych. I to też powiem, wydaje mi się, że klimat najbardziej w przypadku Polski będzie oddziaływać właśnie na zasoby wodne, czyli zrozumienie tych procesów to jest odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne, które czekają wszystkich młodych ludzi, nas też, ale młodych ludzi szczególnie. No właśnie, rozmawialiśmy w jednym z innych wywiadów o fizyce atmosfery, też właśnie w ramach dyskusji o tym, czym mogliby się zajmować ludzie, którzy mają świadomość tej katastrofy klimatycznej, które doświadczamy, to myślę bardzo ważne, co powiedziałeś, że w Polsce prawdopodobnie nie trąby powietrzne czy huragany będą tym największym, najbardziej dotkliwym dla nas doświadczeniem tej katastrofy, tylko, jak rozumiem, niedobory wody. Tak, to znaczy wody będzie tyle samo, co jest, to mówią prognozy klimatyczne, ale będzie cieplej, czyli ona sobie wyparuje. Zmienia się taki schemat opadów, który już obserwujemy, czyli są bardzo długie obszary, okresy bezdeszczowe, wtedy zaczyna występować susza i zwykle po tym, jak już ta ziemia jest taka twarda, ze skorupiała, mamy już nie jakieś opady równomierne, tylko od razu burze, wyładowania, potężne opady deszczu. To jest coś, jak będzie wyglądać nasza przyszłość, ale to oznacza, że musimy być świetnie przygotowani do przygotowania na ten okres suchy, szczególnie rolnictwo, ale nie tylko rolnictwo, ale musimy być przygotowani do ochrony przeciwpowodziowej. I jeszcze jeden element. Mało wody to oznacza, że jeśli wrzucamy tyle samo zanieczyszczeń, to one są groźniejsze, no bo te stężenia są większe. I to, co się wydarzyło na Odrze, to jest taka kompilacja wydarzeń. Zmiany klimatu, sucho, niskie stany wody, a jednocześnie te zrzuty olbrzymiej ilości soli spowodowały, że po raz pierwszy w historii pojawiły nam się te złote algi. Nigdy w tym rejonie Europy nie było złotych alg, więc mamy coś jak prawdę mówiąc opryszczka. Jak już się raz pojawi, to już będzie z nami i musimy sobie z tym radzić. A to jest efekt zmian klimatycznych również. Czyli taka katastrofa jak na Odrze powtórzy się? No właściwie już się powtarza. To znaczy już wiemy, że te złote algi są w tej chwili wykrywane w kanale Gliwickim. Są niestety trochę po cichu wprowadzane różnego typu programy zaradcze, ale takie jak zwykle mądry Polak po szkodzie. To wymaga bardzo rozważnego, rozsądnego gospodarowania wodą. Ja specjalnie mówię gospodarowania wodą, żeby nie używać słowa gospodarka wodna, ale naprawdę wymaga zupełnie nowego podejścia. Zresztą nowego podejścia w wielu zakresach. Nie wspomnieliśmy na przykład architektura miast. Musi się zmienić. To oznacza nowa praca dla architektów, którzy rozumieją również procesy hydrologiczne. To z tego co rozumiem, to pracy dla hydrologów będzie raczej więcej niż jest. Zdecydowanie. A jakie, myślisz, zaskoczenie może spotkać osobę, która teraz jest zapalona, jest w szkole średniej, myśli, będę hydrologiem, hydrolożką. Co będzie zaskoczeniem dla tej osoby, jak już zostanie? To jest chyba też takie zawsze zaskoczenie, jak ktoś się zajmuje procesami naturalnymi, bo jak oglądamy w telewizji, czy gdzieś to się wydaje, że taka fajna przygoda, ktoś nurkuje, ktoś pływa, jakaś łódka, ale w międzyczasie trzeba spędzić dużo czasu, żeby zrozumieć to wszystko, więc wymaga, to jest nauka trudna, dlatego że jest interdyscyplinarna,
To jest dobre zrozumienie. Powiedziałem, że kończyłem matematykę, więc to bardzo pomaga, ale to jest obszar tak zwanej mechaniki płynów tak naprawdę i dobrego zrozumienia. A to jest jedna chyba z najmniej rozpoznanych dyscyplin, jeśli chodzi o fizykę. Ciągle nie umiemy opisać takiego zjawiska, o którym się ciągle mówi, na przykład w samolotach, turbulencja. Turbulencja w rzekach jest niezwykle ważnym procesem do opisu, jest trudnym procesem do opisu. No, zaskoczenie może być to, że trzeba dużo, dużo studiować, dużo zrozumieć, żeby potem móc gdzieś pływać, mieć tą przygodę, ten element przygody. Super. A jakbyś tak miał powiedzieć z ręką na sercu, poleciłbyś sobie ze swojej rodziny zajęcie się hydrologią? Tak. Znaczy ja muszę powiedzieć, że ona jest... jakoś bardzo dobrze spłaca dług. Jak sam się zacząłem zajmować, to ja studiowałem matematykę. To nie jest oczywiste dla matematyka wybór hydrologii. To też był pewnego rodzaju zbieg okoliczności, przygoda. Wtedy był plan na budowę elektrowni atomowej w Żarnowcu i padało pytanie, co będzie z tą ciepłą wodą, która będzie zrzucana z elektrowni, i trzeba było zbudować model tego. Ja się w ten sposób, to był temat mojej pracy magisterskiej, tak, rozpocząłem przygodę z wodą, więc wydaje się, że no daje tyle radości po drodze ta dyscyplina. Również takich, bym powiedział, towarzyskich, poznania rejonów świata, których normalnie człowiek nie pozna. Ja dużo czasu spędziłem na Spitsbergenie. To nie jest tak, że tłumy ludzi mogą pojechać w te odległe rejony, bo woda też lód. Trzeba pamiętać, że lód to jest nic innego jak zamarznięta woda. To też jest zagadnienie dla hydrologów. W takiej sytuacji muszę cię zapytać, bo to jest właśnie pytanie, które zawsze zadaję na koniec. Czy jakaś anegdotka, jak spędziłeś tyle czasu na Spitsbergenie, to muszą być jakieś anegdotki stamtąd, ale mogą mi skądinąd. Jakaś anegdotka, śmieszne zdarzenie, coś, co ci kojarzy właśnie z hydrologią? Bardzo mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, bo już jedną anegdotę opowiedziałem Einsteinie, to jest moja taka, prawda, dość zdrowa, dlatego że to jest takie skojarzenie, nikt sobie nie kojarzy rodziny Einsteinów, że pracują nad hydrologią. Jego syn był jednym z najwybitniejszych inżynierów, poważnie? Hydrologów w historii, także on przeszedł do historii, więc nie tylko Albert Einstein, ale Hans Albert Einstein, jego syn. Okej, czyli wy cytujecie Einsteina, tylko nie tego. Tak, to prawda. I to zrobił dużo, ale z tej rodziny, więc to jest istotne. Natomiast no, mogę opowiedzieć przygodę swoją własną. Wspomniałem o Narwi, pływaliśmy na łodzi, byłem już osobą doświadczoną, wiem, jak się zachowywać na łodzi, sprawy bezpieczeństwa, ale czasami nie przewidujemy takich rzeczy jak, i tu użyję brzydkiego słowa, ale ono nie znaczy nic brzydkiego, jak pupy, które są wystawiane, czyli to są takie pułapki kłusowników na ryby. Ta łódź nam z szybko płynącej zatrzymała się gwałtownie, a po raz pierwszy wypadłem przez burtę do przodu. I to też wymaga jakiejś pewnej sprawności, że no, ta śruba potem nie zrobiła krzywdy, ale to pokazuje, że to wprowadza też pewne elementy i przygody i spraw niebezpiecznych. Kiedy mówimy o Spitsbergenie, to sprawy bezpieczeństwa są cały czas na głównym planie, no bo chociażby niedźwiedzie polarne. Widziałeś niedźwiedzia? Widziałem niedźwiedzia, ale ja nie byłem aż tak często na Spitsbergenie. Ci, którzy tam bywają dużo, to mieli mnóstwo przygód z niedźwiedziami, dlatego każdy polarnik i każda osoba, która się tam znajduje, musi chodzić z bronią. Albo przynajmniej w towarzystwie osoby z bronią, bo one się pojawiają znienacka i są, wbrew naszym wyobrażeniu, są takie powolne, spokojne, one są bardzo szybkie. Super. Bardzo dziękuję. To wbrew pozorom całkiem fajna anegdotka. Moim Państwa gościem był profesor Paweł Rowiński. Dziękuję bardzo.